Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: oświadczam wam, do każdego, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyzna się i Syn Człowieczy przed aniołami Bożymi. A każdego, kto mnie się wyprze przed ludźmi, wyprze się przed aniołami Bożymi. Każdy, kto powie jakieś słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, zostanie rozgrzeszony. Ten natomiast, kto dopuścił się bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, nie zostanie rozgrzeszony. Gdy was prowadzić będą przed zgromadzenia, przed urzędy i władze, nie martwcie się, jak albo czym macie się bronić, ani co powiedzieć, bo Duch Święty pouczy was o tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. Oczywiście ta dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją wczorajszej. I tak na dobrą sprawę myślę sobie, że to pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii mogłoby, może nawet lepiej, gdyby było czytane razem z tym wczorajszym fragmentem. Pamiętamy, że wczoraj Pan Jezus mówił o tym, jak ważna jest wierność. I właśnie to pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii jest jakby dopowiedzeniem czegoś do tego. Kiedy Pan Jezus mówi: oświadczam wam, do każdego, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyzna się i Syn Człowieczy przed aniołami Bożymi, a każdego, kto się mnie wyprze przed ludźmi, wyprze się przed aniołami Bożymi, Syn Człowieczy, czyli Jezus, to Pan Jezus mówi po prostu o wierności. Bądźcie mi wierni. Tu myślę, nie chodzi o to, żeby nigdy na przykład nie zapomnieć zrobić publicznie, nie? Na przykład w tramwaju jadąc, znaku krzyża, jak tramwaj przejeżdża koło kościoła. To raczej nie o takie, za przeproszeniem, pierdoły chodzi. Oczywiście róbmy znak krzyża, to jest fajna praktyka, ale myślę, że nie to miał Pan Jezus na myśli. Myślę, że tutaj chodzi Panu Jezusowi raczej o takie sytuacje, kiedy powiedzmy, nie wiem, ojciec wypiera się swojego własnego syna albo dziecko wypiera się własnego ojca. Myślę, że wszyscy czujemy, jakie to musi być bolesne, jakie to jest okropne, nie? Kiedy ojciec wypiera się własnego syna albo syn ojca. To o tego rodzaju wyparciu się, takie powiedzenie: nie, to nie jest mój Pan. To nie jest ten, właśnie to, co Piotr powiedział na tym dziedzińcu arcykapłańskim do tej odźwiernej, nie? Powiedział: nie znam tego człowieka. To o tym Pan Jezus mówił, o tego rodzaju wyparciu się. I teraz dlaczego Pan Jezus się nas wyprze? Dlatego, że szanuje naszą wolność. Skoro się mnie wyparłeś, no to znaczy, że mnie nie chcesz. Natomiast ta historia z Piotrem pokazuje, co dokładnie Pan Jezus miał na myśli. Pan Jezus mówiąc wyprę się ciebie, to nie miał na myśli to, że nigdy mi tego nie wybaczy. Gdyby komuś z nas się przytrafiło takie wyparcie się Pana Jezusa, czyli właśnie, nie wiem, powiedzenie komuś: nie, nie, ja nie jestem chrześcijaninem, w ogóle nie znam Jezusa, nie lubię Go na przykład, nie? Tym bardziej, to jeżeli by się nam coś takiego przytrafiło, to Pan Jezus gotów byłby nam oczywiście przebaczyć, jeśli tylko będziemy żałować. Natomiast na pewno uszanuje naszą wolność, jeżeli my nie będziemy żałować, jeśli to będzie konsekwentne, takie wyparcie się, to wtedy Pan Jezus na siłę nie będzie nas uszczęśliwiał relacją ze sobą. I pewnie dokładnie to samo miał na myśli, czy coś podobnego w każdym razie, miał na myśli Pan Jezus, kiedy mówił o tym bluźnierstwie przeciwko Duchowi Świętemu, które nie zostanie rozgrzeszone.
Właśnie w innych tłumaczeniach jest najczęściej powiedziane, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony. Tutaj jest może trochę zgrabniej przetłumaczone, czytelniej trochę, bo jest powiedziane, nie będzie rozgrzeszony, tak? Nie doświadczy rozgrzeszenia. Bo wiemy wszyscy, że warunkiem rozgrzeszenia jest żal za grzechy. I wyprzeć się Ducha Świętego, czy bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu, to oznacza właśnie nie żałować za grzechy. Grzech, pamiętamy, że Duch Święty przyszedł nam powiedzieć, czym jest grzech. Przyszedł nam go pokazać. I jeżeli komuś Duch Święty pokaże, że to a to jest grzechem, naprawdę mu pokaże i on to, ten człowiek to zobaczy, a mimo to nie będzie żałował. Mimo to właśnie będzie jakby mówił Duchowi Świętemu, ty kłamiesz. No to jest właśnie to bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. No i taki ktoś nie może być rozgrzeszony. Nie dlatego, że Boże miłosierdzie jest jakieś ograniczone. Tak, to nie jest, te słowa nie są o tym, że są jakieś limity Bożego miłosierdzia. Nie, tu chodzi o to, że znów, nie, Pan Jezus nie przychodzi nikogo na siłę zbawić. Żeby dostąpić zbawienia, rozgrzeszenia, pojednania z Bogiem, mówiąc dokładniej, bo tym jest rozgrzeszenie właśnie, rozgrzeszenie. To jest pojednanie z Bogiem. Właśnie w sakramencie pojednania to się dokonuje. Właśnie dokonuje się rozgrzeszenie. Czyli do tego potrzebny jest ten żal. Do tego potrzebne jest to uznanie. Zrobiłem źle. I wtedy następuje pojednanie. Nie tylko samo przebaczenie, ale dochodzi też do faktycznie pojednania. I tego Bóg nam nie narzuca. Nie musimy się z Bogiem pojednać. W związku z tym nie musimy być rozgrzeszeni. Mogę powiedzieć, nie chcę rozgrzeszenia. I Bóg to uszanuje. Ale to jest właśnie bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. I ostatnie jeszcze zdanie dzisiejszej Ewangelii. Gdy was prowadzić będą przed zgromadzenie, urzędy i władze, nie martwcie się, jak albo czym macie się bronić, ani co powiedzieć, bo Duch Święty pouczy was. No ja tego nieraz doświadczyłem, tego, że rzeczywiście jest coś takiego. Duch Święty po prostu działa, przychodzi z pomocą. Jest tym, który nas wspiera właśnie, nie? Wtedy, kiedy mamy powiedzieć coś bardzo, bardzo ważnego. Wiele razy miałem takie sytuacje, no może akurat to nie było dokładnie coś takiego, co Pan Jezus opisuje. Nie byłem prowadzony przed urzędy i władze, ale na przykład przed jakieś zgromadzenia w pewnym sensie tak. Nie? Nieraz mi się zdarzało, że miałem wyjść na ambonę, miałem coś powiedzieć i po prostu kazanie, homilię. No i nijak, idąc do ambony, nie wiedziałem jeszcze, co powiem. A potem się okazywało, że miałem co powiedzieć i że to, co powiedziałem, sam byłem tym zaskoczony. Można, w pewnym sensie można by powiedzieć, że sam to pierwszy raz na uszy słyszałem. Tak, mam takie doświadczenia i to jest dla mnie dowód na istnienie Ducha Świętego, jeden z dowodów, nie? O tym Pan Jezus mówi. Rzeczywiście Duch Święty jest, Duch Święty przychodzi do nas, nie to, że zawsze, ale są te takie szczególne momenty. Także ta dzisiejsza Ewangelia, ona jest też w dużej mierze właśnie przypomnieniem o Duchu Świętym, nauczaniem o Nim. Także ucieszmy się przy tej okazji, że ten dar, jakim jest Duch Święty, żywa osoba, że wszyscy otrzymaliśmy.
Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.